Dlaczego warto założyć profil na Znajdź Fizjoterapeutę i jak to zrobić? Jesteś aktywną fizjoterapeutką lub fizjoterapeutą? Pracujesz w szpitalu, przychodni czy też prywatnej placówce? A może prowadzisz własny gabinet lub praktykę? Daj się znaleźć przyszłym pacjentom. Załóż profil w portalu Znajdź Fizjoterapeutę i korzystaj z bezpłatnej i zgodnej z prawem formy promocji dla fizjoterapeutów z całego kraju. Serwis ten będzie wkrótce szeroko promowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w serwisach internetowych, na Facebooku czy też podczas wydarzeń objętych patronatem KIF. Uwaga! Przed stworzeniem profilu poświęć nieco czasu na zebranie informacji o swoim doświadczeniu czy też zdobytych umiejętnościach. Zastanów się, jakie są Twoje silne strony i w czym się specjalizujesz. Przygotuj też kilka zdjęć z miejsca pracy. Jeśli ich nie masz, wystarczą Twoje zdjęcia. Pamiętaj, że bez zdjęć profil prezentuje się niezbyt atrakcyjnie. Cały proces tworzenia profilu jest szybki i łatwy. Zajmie Ci to zaledwie kilkanaście minut. Zacznij od wejścia na stronę logowanie.kif.info.pl. Tu znajdziesz linki do portalu fizjoterapeuty i Znajdź fizjoterapeutę. Jeśli jeszcze nie zalogowałeś się do portalu fizjoterapeuty, zrób to w pierwszej kolejności, bo dzięki temu możesz zapisywać się na szkolenia KIF, aktualizować dane czy też sprawdzić saldo. Jeśli zaś masz ten krok za sobą, od razu kliknij w przycisk Znajdź fizjoterapeutę. Zaakceptuj regulamin serwisu i możemy zaczynać zakładanie profilu. Świetnie! Udało Ci się zalogować do Znajdź fizjoterapeutę. Twoje podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, czy też tytuły naukowe oraz zawodowe, są automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Możesz natomiast, jak w prawdziwej wizytówce, dodać swoje zdjęcie. Warto to zrobić, aby Twoi potencjalni pacjenci poznali Cię bliżej, jeszcze przed pierwszą wizytą. Następnie przejdź do sekcji, w której możesz dodawać informacje. Opisz siebie, swoje doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy czy też zdobyte certyfikaty. To informacje niezwykle ważne dla pacjentów. Dowodzą Twoich kompetencji i umiejętności. Jeśli znasz języki obce i potrafisz pracować z pacjentami z zagranicy, zaznacz to koniecznie. Do Polski przyjeżdża co roku 20 milionów obcokrajowców. Kto wie, ilu z nich potrzebuje porady fizjoterapeuty? W kolejnej sekcji opisz stosowane przez siebie terapie i określ, z jakimi pacjentami pracujesz najczęściej. To sprawi, że trafią do Ciebie pacjenci ze schorzeniami, którymi potrafisz się odpowiednio zająć. Wróć na górę strony i koniecznie dodaj adres. Wyszukiwarka portalu działa w oparciu o lokalizację na mapie. Jeśli nie podasz adresu lub przynajmniej miasta, w którym mieści się Twój gabinet lub praktyka, Twój profil nie będzie aktywny. Brawo! Twój profil jest wypełniony. Teraz ktoś, kto szuka porady w zakresie rehabilitacji w Twojej okolicy, z chęcią umówi się na wizytę u Ciebie, widząc, że ma do czynienia z wiarygodnym, doświadczonym i profesjonalnie przygotowanym przedstawicielem zawodu. Jeśli chcesz, aby Twój gabinet częściej odwiedzali pacjenci, nie zwlekaj. Już dziś załóż profil na Znajdź Fizjoterapeutę.